Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam na kolejnej 18 części cyklu Bóg zachowa swoich, czy Bóg zachowa swoich. I dzisiejszy odcinek jest następujący. Jesteśmy bezpieczni z nowym gospodarzem w środku. Czyli mamy nowego mieszkańca wewnątrz z siebie i dlatego, że stajemy się mieszkaniem tego nowego mieszkańca, jesteśmy bezpieczni. Tak samo jak człowiek, który wprowadza się do jakiegoś domu, nie dba o ten dom, zanim ten dom jest jego własnością. Ale jeżeli staje się mieszkańcem jakiegoś domu, to o ten dom dba i nie pozwoli go tak długo, jak chce w nim mieszkać, naruszyć. Ja na przykład tak mam. Ten dom, w którym teraz mieszkam, to mieszkanie, w którym teraz mieszkam, jeszcze parę lat temu nie było moje, nie należało do mnie, nie mieszkałem tutaj i naprawdę w ogóle, nawet jak oglądałem na Google Maps te okolice, to w ogóle mnie nie interesowała ta okolica. Zupełnie nie miało to dla mnie znaczenia, co się z tym budynkiem będzie działo, czy z tym mieszkaniem. Natomiast od czasu, jak się wprowadziłem, to zależy mi na tym, jakie losy tej nieruchomości, która jest moim jedynym domem, są, jedynym mieszkaniem są. I tak samo jest w przypadku chrześcijanina, bo chrześcijanin wraz z nawróceniem się staje się mieszkaniem Bożym w duchu. Czyli Duch Święty zamieszkuje chrześcijanina, a to powoduje, że skoro staje się mieszkaniem Bożym w duchu, to Bogu zależy na jakości tego mieszkania i co się z tym mieszkaniem dzieje, nie jest mu zupełnie obojętne. Czyli jesteśmy bezpieczni, raz na zawsze zbawieni, nieutracalne jest zbawienie właśnie dlatego, że zamieszkuje nas Duch Święty, mieszka w nas Bóg. I skoro tak, to możemy być pewni, że ten, który jest najlepszym z możliwych mieszkańców, zadba o to, aby mieszkanie było nienaruszone i żeby mieszkanie było całkowicie w jak najlepszym porządku. W międzyczasie pojawiło się wiele różnych takich rozmów, niektóre są ciekawe, niektóre nie, dotyczące tematyki nieutracalności zbawienia przedstawionej w Słowie Bożym, w Biblii, w Słowie Bożym, które jest dla nas obowiązujące i nienaruszalne, jest dla nas gwarancją i pewnością. Ale mimo to, tak jak już w Eden był taki podłużny jegomość, wtedy jeszcze miał łapy, o imieniu Wąż, i on podważał Słowo Boże. Tak samo dzisiaj, mimo że tamtego spotkało to, że na brzuchu pełzać się będzie i będzie jak proch, to ten styl rozmowy dalej istniał. Jak Izrael wychodził z pustyni, to byli tacy szemracze. Ogórki byśmy chcieli, w Egipcie były super ogórki i tak dalej, i tak dalej. I cały czas w chrześcijaństwie też są tacy, którzy przykładają rękę do pługa, a obracają się wstecz. Oni nie nadają się do Królestwa Bożego, mówi Słowo Boże. I dlatego nie ma czegoś takiego jak utracalność zbawienia w Biblii, gdyż Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Więc Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi, zwłaszcza za wierzących. On jest ubłaganiem za grzechy całego świata, a nie tylko całego świata, ale również nie tylko za nasze grzechy, ale również za grzechy całego świata. On jest ubłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale również za grzechy całego świata. To pokazuje, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i to jest obiektywna rzeczywistość. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. I jeżeli chrześcijanie stanowiliby jedno z Panem Jezusem, trzymaliby się głowy, co cały świat by uwierzył, bo tak Słowo Boże mówi. Tylko niewierność chrześcijan powoduje, że nie wszyscy się nawrócą. i nie wszyscy przyjdą do Boga, dlatego że są przez chrześcijan gorszeni. Przez to, że na przykład niektórzy wyznają utracalność zbawienia i przez to rozbijają jedność wiary chrześcijańskiej i przez to wielu ludzi pójdzie do piekła, przez to ich takie negatywne nastawienie. Sami może będą zbawieni, jeśli uwierzyli w Pana Jezusa, ale innych do piekła wpakują przez ten swój błąd i rozprzestrzenianie różnego rodzaju błędów. I jeżeli w umysłach niektórych sceptyków, czy też takich ludzi, którzy nie dowierzają Słowu Bożemu, trzymają się zabobonu, trzymają się różnego rodzaju przesądów zamiast samego Słowa Bożego, trzymają się tradycji zamiast samego Słowa Bożego, to jeśli w tym momencie, jeśli mówimy o nieutracalności zbawienia, mogą pojawiać się różnego rodzaju koncepcje, czasami wspierane przez wyrwane z kontekstu wersety, to wtedy jest to bardzo ważne, abyśmy zauważyli na podstawie tego, co już przeanalizowaliśmy przez te 17 odcinków, że nie ma takiego wersetu, który by podważał nieutracalność zbawienia. I którykolwiek werset weźmiemy z Biblii, którykolwiek fragment i przeanalizujemy pod kątem nieutracalności zbawienia, widzimy, że każdy fragment z Biblii potwierdza nieutracalność zbawienia, że kto jest zbawiony, jest na zawsze zbawiony, gdyż kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Tak zwana sytuacja, którą tutaj mówimy, nazywamy też po angielsku eternal security, czyli wieczne bezpieczeństwo wierzących. Każdy, kto choć raz uwierzył w Pana Jezusa, jest zbawiony raz na zawsze. Kto ma Syna, ma życie wieczne. I można oczywiście wziąć całą Biblię werset po wersecie i analizować i zobaczyć, że każdy werset, który w jakikolwiek sposób omawia kwestię zbawienia, zawsze potwierdza nieutracalność zbawienia tego, kto uwierzył w Pana Jezusa. Kto uwierzył, jest zbawiony, jest raz na zawsze zbawiony, zbawienie jest nieutracalne. I jeżeli będziemy pamiętać o tym, że Słowo Boże mówi wyraźnie w Rzymian 8, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie jest w stanie albo nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Więc wyraźnie widzimy, że to jest fakt. Więc jednoznacznie ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. To pokazuje jednoznacznie, że nie ma takiej możliwości, aby jakakolwiek doktryna wypływająca z Biblii podważała nieutracalność zbawienia. Jeśli jakaś doktryna przedstawiona w Biblii jest przedstawiona w sposób bardzo jasny, to właśnie nie pozwólmy na tego typu błąd, że to, co jasne, zapominamy, to, co oczywiste, zapominamy, a kierujemy się ku baśniom tych, którzy podważają Słowo Boże. Ci, którzy wyrywają z kontekstu pojedyncze fragmenty i interpretują je w złośliwy sposób w oderwaniu od kontekstu. Takimi fałszerstwami już się trochę zająłem na kanale i możecie zobaczyć, że 5 czy 6 takich wersetów już omówiłem. Mam nadzieję, że będą nieutracalnicy podsyłać więcej argumentów, tak żeby mógł każdy taki werset przeanalizować i pokazać, w jaki sposób to oszustwo jest dokonywane, i to będzie, mam nadzieję, zrealizowane, chyba że Pan Jezus wcześniej wróci i weźmie mnie do siebie i nie będzie takiej już potrzeby, bo I tak wszyscy, którzy po pochwyceniu zostaną na ziemi, ulegną ostremu obłędu, gdyż Bóg ześle na nich ostry obłęd przez to, że uwierzyli kłamstwu i nie chcieli być posłuszni Słowu Bożemu, odrzucili Ewangelię zbawienia, nie uwierzyli w Pana Jezusa. To wtedy te filmiki i tak nie będą miały żadnej wartości, dlatego że antychryst pierwsze co zrobi, to wszystkie chrześcijańskie filmy odfiltruje. Zostaną oczywiście filmy utracalników, jeśli jakieś zostaną, choć wcale bym się nie zdziwił, gdyby i one były odfiltrowane. Więc w tym momencie, jeżeli mamy doktrynę w jasny sposób pokazaną, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, nie ma potrzeby ulegać fałszywym interpretacjom z wyrwanych, pojedynczych, różnych niby fragmentów albo reinterpretacji przypowieści. Czyli przypowieści są brane pod kątem jakichś dziwacznych, różnych za daleko zapędzania się. Takie za daleko zapędzanie się powoduje, że ludzie nie mają Boga. Tak? Nie trzymają się nauki Chrystusowej i nie mają Boga. Tak mówi wyraźnie Pismo, że kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, ten nie ma Boga. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że to, co jest jasne, to, co jest proste, to, co jest oczywiste, mamy o tym myśleć, a nie doszukiwać się różnego rodzaju fantazji. Więc to jest błąd, jeżeli jakiś niejasny, trudny do interpretacji, pojedynczy werset jest używany, żeby wykrzywiać drogi pańskie. Oczywiście takich wersetów, jeśli się weźmie, przeanalizuje w całym kontekście, to nie ma możliwości, żeby którykolwiek przeczył nieutracalności zbawienia, dlatego że Biblia nie jest sprzeczna wewnętrznie. Biblia jest Słowem Bożym i każdy fragment mówi o tym, że zbawienie jest z łaski i jest nieutracalne. Od pierwszej Mojżeszowej, 1. rozdział, do objawienia Jana, 22. rozdział. Jest tylko jedna zasada, że zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków. Adam i Ewa byli zbawieni na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Abel był zbawiony na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Noe znalazł łaskę w oczach Pana, został zbawiony na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw był bezbożny, najpierw był grzesznikiem, najpierw był człowiekiem ściągającym gniew Boży na ziemię, ale potem znalazł łaskę w oczach Pana i stał się sprawiedliwy pośród swego pokolenia w wyniku nawrócenia się, w wyniku tego, że zamieszkał w nim, w jego sercu Bóg. Tak jak dzisiejszy temat, bezpieczni z nowym gospodarzem, bo mieszkaniem Bożym w duchu jesteśmy jako chrześcijanie. I w tym momencie, jeżeli ktoś tak bierze sobie jeden pojedynczy werset i odwraca go w celu udowadniania rzeczy, których Biblia nie uczy, no to przecież to jest bez sensu, bo nauka raz zbawiony, na zawsze zbawiony, czyli że zbawienie jest nieutracalne, jest jasno wyłożona w Biblii. I czy może być jaśniejszy fragment niż ten? Kto wierzy w Niego, ma żywot wieczny. Kto wierzy w Pana Jezusa, ma żywot wieczny. Żywot wieczny, czyli taki, który się nigdy nie kończy, ma, czyli jest właścicielem. Kto wierzy w Niego, czyli w Pana Jezusa. Kto, czyli każdy, który wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, ma żywot wieczny. Załóżmy, że ktoś wierzy przez sekundę, potem traci wiarę. No więc w tym momencie, kiedy wierzy przez tą sekundę, już ma żywot wieczny. Przestaje wierzyć, dalej ma żywot wieczny, bo ten żywot jest wieczny. Bardzo prosta doktryna. I to jest właśnie bardzo ważne, żebyśmy nie wstydzili się zachęcać ludzi do uwierzenia w Chrystusa. Bo jeżeli zbawienie jest nieutracalne, a jest nieutracalne, to nie musimy się tego wstydzić. Natomiast gdyby było utracalne, no to co mielibyśmy do zaoferowania ludziom? Uwierz Pana Jezusa, a co? A nie wiem, czy będziesz zbawiony. Wiesz, uwierz, to jest taki dobry krok na początek. No ale początek czego? Kłopotów. Powinniśmy wtedy chodzić tylko po umieralniach i ludziom, którzy za 5 minut przeniosą się do wieczności, głosić Ewangelię. No bo wszyscy inni mogliby stracić zbawienie, więc szkoda naprawdę energii. Jeżeli ja bym wierzył w utracalność zbawienia, nigdy nie rozdałbym żadnego traktatu. Po kiego licha, po kiego psa. Na co? Po co takie rzeczy robić? Że co, że ja dam sąsiadowi Biblię, tak? On się nawróci, a potem straci zbawienie i zobaczę tą Biblię na śmietniku. Ba, jeżeli straciłbym zbawienie, ja bym stracił zbawienie. Następnego dnia po zbawieniu już bym nie był zbawiony. No i taka huśtawka. To jest dom wariatów, jeżeli byśmy przyjęli tą diabelską doktrynę, że zbawienie jest utracalne. To tylko szaleńcy mogą tego typu pogląd wyznawać, którzy są wrogami krzyża Chrystusowego. Tylko ci, którzy po prostu obracają łaskę w rozpustę. I to jest bardzo niebezpieczna doktryna, utracalności zbawienia. Ona prowadzi po prostu do wyśmiewania się z Boga. Z powodu tej doktryny poganie bluźnią Bogu. No bo co taka religia daje, która nie daje pewności? Islam jest taki sam, też nie daje pewności i ci zdenerwowani ludzie potem muszą się wysadzać, bo to jest jedyna możliwość, żeby w tej religii uzyskać zbawienie, to umrzeć za religię i mahometańską. I jeżeli taki mahometanin się wysadzi, to według tego zabobonu jest już zabezpieczony w raju, tak? Tak samo te krzyżowe wyprawy przez nominalny rzymski katolicyzm były wyprawiane i też każdy, kto tam trochę pozabijał niewiernych, miał pewność, że trafi z pominięciem czyśćca do nieba, tak mu obiecali. Oczywiście ci ludzie się zdziwili, bo poszli do piekła, do jeziora ognistego, bo pokładali ufność w czymkolwiek innym niż Chrystusie Jezusie. I niestety każdy, kto nie wierzy w Pana Jezusa, kto nie uwierzył w Pana Jezusa, idzie na wieczne potępienie do jeziora ognia i siarki. A każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, jest zbawiony, na zawsze zbawiony, raz na zawsze zbawiony, bo zbawienie jest nieutracalne i nie da się go utracić. I to jest bardzo ważne. Dlatego ewangelizujemy dzieci, bo nie boimy się głosić im Ewangelii. Po co ewangelizować dzieci, jeśli zbawienie byłoby utracalne? Bo jeżeli jest utracalne zbawienie, no to wtedy dzieci szkoda ewangelizować, a co tam, niech sobie żyją bezbożnie do któregoś tam okresu, bo i tak utracą zbawienie na pewno po drodze. No i takie coś, to kompletnie odjechane. Natomiast jeżeli zbawienie jest nieutracalne, a jest nieutracalne, jak mówi Słowo Boże, bo się wprowadza w serce takiego młodego człowieka Duch Święty i dziecko staje się mieszkaniem Bożym w duchu, to to dziecko jest zbawione raz na zawsze, nieutracalnie zbawione i można takiemu małemu bąblowi, nawet 3-letniemu, zgodnie z obietnicą Pana Jezusa, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, powiedzieć Ewangelię, powiedzieć o Jezusie i to dziecko kocha Pana Jezusa i przez na przykład potem 90 lat służy Chrystusowi. No i to ma sens. Natomiast jeśli zbawienie jest utracalne, no to kompletnie nie ma sensu dziecku głosić Ewangelii, bo ono co, nawróci się, potem przyjdzie okres buntu w okolicach 15-16 roku życia lub 13 i zaczyna się jazda bez trzymanki. I ten człowiek porzuca wiarę. I co? No i zasila szeregi bezbożników i idzie do piekła. to po co miał głoszoną Ewangelię, jak był dzieckiem? Zupełnie szkoda energii. Nie ma żadnej korzyści z tego typu działania. Zmarnowano czas na przeprowadzanie szkółki niedzielnej, jeśli zbawienie jest utracalne. Jeśli zbawienie da się utracić, nie ma sensu prowadzić katechezy z młodymi ludźmi, nie ma sensu organizować obozów młodzieżowych dla dzieci, gdzie te dzieci są ewangelizowane, no bo one i tak utracą zbawienie później. To szkoda tego. Po co marnować im czas? Natomiast lepiej przyjść do nich wtedy, jeśli zbawienie jest utracalne, jak będą mieli 90 parę lat i najlepiej, jeśli to będzie chwila przed przejściem do wieczności, wtedy takiemu bezbożnikowi powiedzieć Ewangelię. A tu zdziwienie, bo on nie będzie chciał słuchać, prawda? No więc wszystkie różnego rodzaju konsekwencje tej diabelskiej nauki o utracalności zbawienia, wszystkie konsekwencje tej bardzo niebezpiecznej nauki o utracalności zbawienia są potem śmiertelnym kłosem, śmiertelnym plonem, bardzo niebezpiecznym. I to jest bardzo zła nauka. Najgorsza nauka, bo z niej się potem bierze arianizm, zaprzeczanie boskości Jezusa. No bo skoro zbawienie jest nieutracalne, to znaczy, że ten Jezus, który wisiał na krzyżu, na pewno też doskonały nie był, skoro nie wyjednał doskonałego zbawienia, do którego trzeba teraz według tej doktryny o utracalności zbawienia coś dokładać. Kompletna bzdura. I to nie jest dziwne, że świadkowie Jehowy, którzy są ludźmi niewierzącymi w boskość Jezusa, wyznają utracalność zbawienia. To nie jest dziwne, że zabobon rzymskokatolicki, który polega na tym, że się modli do świętych i do różnych cegiełek i do różnego rodzaju cielców, że tam nawet do Lucyfera świętego się modlą. No, serio, jest święty o imieniu Lucyfer i też do niego się modlą. I jeżeli oni się modlą do takich różnych świętych Lucyferów, to w tym momencie nie jest dziwne, że oni wierzą w utracalność zbawienia, a doktrynę nieutracalności zbawienia nazywają zuchwałą ufnością. Tak, grzechem zuchwałej ufności. Każdy, kto wierzy w nieutracalność zbawienia, popełnia według religii rzymskiej grzech zuchwałej ufności. No ale ci właśnie, którzy wyznają utracalność zbawienia, to są właśnie ludzie myślący jak świadkowie Jehowy i jak rzymscy katolicy i jak adwentyści dnia siódmego i generalnie każda fałszywa religia na świecie, islam, mahometanizm, wyznaje utracalność zbawienia. Tam nie ma pewności zbawienia w Koranie. Cały czytałem, to wiem. I to jest po prostu katastrofa. Więc nie można w ten sposób podchodzić, nie można mieszać z chrześcijaństwem tych poglądów antychrześcijańskich. To jest tak naprawdę antychrystusowa doktryna, jeśli ktoś mówi, że zbawienie można utracić. Taki człowiek ma po prostu naukę antychrysta. Nie należy takiego przyjmować do domu ani pozdrawiać, mówi apostoł Jan w kwestii tego, że ktoś nie uznaje wiecznego synostwa Pana Jezusa i nie uznaje tego, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele i nie uznaje, że Jezus Chrystus jest Chrystusem. Natomiast Słowo Boże mówi, że kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Więc w tym momencie mamy do czynienia z człowiekiem, który jest pewny życia wiecznego, jest zbawiony. I teraz, jeżeli mamy pewność, kto wierzy w Niego, ma życie wieczne i ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czyli mamy pewność, mamy gwarancję. I ja na przykład dzięki temu, że uwierzyłem w Pana Jezusa i wiedząc, że zbawienie jest nieutracalne, mam taką kotwicę duszy sięgającej poza zasłonę i każdy do tej pory przez ostatnie 30 lat epizod, który prowadził mnie doliną cienia śmierci, to zawsze wiedziałem, że zbawienie jest nieutracalne i że w każdej chwili mogę przyjść do Boga i On zawsze jest tym, który na mnie oczekuje i cieszy się z tego, że jestem do Niego skierowany, że chcę z Nim rozmawiać, że On zawsze patrzy na mnie łaskawie. I przyjacielowi należy się życzliwość, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. A Pan Jezus jest najlepszym przyjacielem. I od przyjaciela należy się życzliwość, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej, mówi Księga Joba. To są bardzo proste zasady, które pokazują, że zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. I każdy, kto słyszy ode mnie, że uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom, jeśli również w twoim domu będzie głoszone Słowo Boże, to ten właśnie fakt, że oni uwierzą, spowoduje, że i oni będą zbawieni. Ja jestem przekonany, że będą zbawieni. Mogę im uczciwie to powiedzieć, bo wiem, że zbawienie jest nieutracalne. Dlatego, że jest nieutracalne, mogę powiedzieć: uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Bo jeżeli uczynili po prostu to, że uczynili ten krok w stronę Chrystusa, że uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to są na zawsze bezpieczni. Jeśli nawiążą żywą relację ze Zbawicielem, to uczyni On, Pan Jezus Chrystus, uczyni ich swoimi na zawsze. I to nie ma tutaj żadnej szansy, żeby się pomylić. I też taką argumentację się czasami słyszy, że nauczanie nieutracalności zbawienia powoduje obniżenie standardów moralności chrześcijan. I to jest oczywiście nieprawda. I ja akurat znam tą sprawę z drugiej strony. Poznałem trochę osób, gdyż moje pierwsze kroki były krokami do właśnie zboru, który był w moim rodzinnym mieście. I jest to sytuacja taka, że były to osoby skłaniające się do arianizmu, konkretnie kościół o charakterze pentekostalnym, zielonoświątkowy, w którym różnego rodzaju demoniczne nauki były aprobowane. Pastor z zakazalnicy trochę lepiej uczył, ale w tak zwanych kuluarach, czyli ludzie, którzy najczęściej rozmawiali gdzieś tam na tylnej kanapie w Nysce albo zapraszali do siebie na kawę i byli członkami aktywnymi tego zboru, no to ci ludzie, będąc aktywistami w tym zborze, bardzo dużo rzeczy różnych dało się zaobserwować. I więc tak niestety jest, że bardzo mocno utracalność zbawienia jest powiązana z arianizmem, z tym, że się nie wierzy w boskość Boga, nie wierzy się w boskość Jezusa Chrystusa. Jeżeli się wierzy w boskość Pana Jezusa Chrystusa, naturalną konsekwencją jest wiara w nieutracalność zbawienia. I teraz, jeżeli taki mamy pogląd, jak mają utracalnicy, że osoba nawrócona uzyskuje tak jakby nową szansę. Tak tłumaczyli ci ludzie i też adwentyści, z którymi też miałem kontakt w Jeleniej Górze. No o mało co to bym został ochrzczony, ale zacząłem zadawać głupie pytania o Ellen White. Dlaczego Ellen White jest stawiana na równi ze Słowem Bożym? Bo niektórzy członkowie tego zboru stawiali na równi ze Słowem Bożym pisma Ellen White. No więc ci, którzy byli tam starszymi tego zboru, czy tam jakimiś funkcyjnymi, twierdzili: nie, ona nie jest na równi ze Słowem Bożym, tylko ona jest ważnym pisarzem chrześcijańskim dla nas, natomiast nie ma powodu, żeby uważać, że jest na równi ze Słowem Bożym. No dobra, super. No to mnie uspokoiliście. Tylko w takim razie, skoro ona twierdziła w tych swoich pismach, że Jezus Chrystus jest aniołem, a Słowo Boże mówi, niechże Mu oddadzą pokłon wszyscy aniołowie Boży, to wszystkie pisma Ellen White są okultystycznymi pismami. A skoro są okultystycznymi pismami, to dlaczego zgodnie z Dziejami Apostolskimi nie spaliliście wszystkich książek Ellen White i nie wymazaliście tego po prostu czarnoksięskiego wpływu ze swoich kręgów? Natomiast oczywiście tutaj nie ma na to mowy, bo w rzeczywistości nawet ci starsi, którzy tam twierdzili, że nie jest na równi ze Słowem Bożym, w praktyce, jak się z nimi rozmawiało, to wszystkie te bzdury od Ellen White brali jako rzecz objawiona. Na przykład taka bzdura, że Bóg rzekomo ograniczył ludziom czas życia do 120 lat, tak? Czyli biorą z szóstego rozdziału pierwszej Mojżeszowej, że życie jego trwać będzie 120 lat. My wiemy ze Słowa Bożego, że to chodzi o to, że od momentu, kiedy te słowa Bóg wypowiedział, aż do potopu trwać miało 120 lat. I tak faktycznie było. 120 lat później był potop i to było powiedziane w tym znaczeniu, ale adwentyści za Ellen White, która sobie takie bzdury wymyśliła, mając kontakt z demonami, będąc okultystycznym medium, to ona wymyśliła, że tamten werset to rzekomo ogranicza życie ludzi do biologicznych 120 lat i przedstawiano argumenty, że przecież mało kto dzisiaj przekracza 120 lat. Taka bzdura kompletna, bo chwilę później przecież Abraham ile żył? 180? A ile lat on po potopie żył? A ile lat żył Jakub, jak się skarżył faraonowi, że jego życie było złe i krótkie, nie tak jak życie jego przodków, i Jakub miał wtedy 130 lat. I to są właśnie dowody na to, że to są okultystyczne pisma i dlatego nie uległem tym utracalnikom od adwentystów dnia siódmego. I generalnie zauważyłem, że można mieć tego typu prostą rzecz. Jeżeli ktoś uczy utracalności zbawienia, to na pewno jest od diabła nauczanie, albo jeżeli ktoś nie wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to jest też diabelskie nauczanie. I tak Słowo Boże to przedstawia, że jest to albo inna Ewangelia. W Galacjan, kto głosi inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Ci ludzie, którzy twierdzą, że zbawienie da się utracić, to są ci ludzie, którzy są przeklęci przez Słowo Boże i to przez Nowy Testament są przeklęci. Mało osób jest przeklętych przez Słowo Boże, ale ci akurat są. I też ci, którzy uważają, że Jezus nie jest odwiecznym Synem Bożym, tylko tak jak adwentyści uważają, że jest aniołkiem, takim fruwaczkiem, który dopiero później stał się kandydatem na Syna Bożego, no to w tym momencie mają właśnie tego typu antychrystusową naukę. I należy się trzymać od tego typu kłamstw jak najdalej. Więc jeżeli ktoś ci mówi o utracalności zbawienia, możesz po prostu od razu wiedzieć, z kim masz do czynienia. Masz do czynienia z człowiekiem, który religię antychrysta wpuścił do swojego umysłu i do swojego serca. I to jest tego typu przykry przypadek. Ci ludzie obracają łaskę w rozpustę, łaskę Bożą w rozpustę. O nich Słowo Boże mówi wyraźnie, żeby się takich strzec. I właśnie w tych kręgach pojawiał się taki pogląd: z dostaniem się do nieba jest jak z jazdą na rowerze. Jeśli się zatrzymasz, spadniesz. I wtedy wiele osób, z którymi miałem do czynienia, wierzyło z całego serca, że tak się właśnie sprawy mają. Wierzyli w to tak bardzo, że kiedy ktoś mówił im o wiecznym zbawieniu, odpowiadali, że ta doktryna raz zbawiony, na zawsze zbawiony pochodzi od złego i zwodzi ludzi i sprawia, że przestaje tym ludziom zależeć na prowadzeniu świętego życia, co jest oczywiście bzdurą. I ci ludzie naprawdę, z tego co rozmawiałem z nimi, to wierzyli w to tak długo, dopóki po prostu sami czasami się nie nawrócili. I taki przykład też z tych kręgów, nie jeden, ale jeden przytoczę, że po prostu jak się tam chodziło do tych różnych miejsc, które po prostu jako co dopiero nawrócony, dla mnie każdy, kto miał Biblię, nie było wtedy możliwości, żeby to zweryfikować inaczej niż po prostu rozmawiając z tymi ludźmi i czytając Biblię, czy tak się rzeczy mają. I każdy, kto miał Biblię, był moim przyjacielem. I skutek był tego taki, że po nawróceniu i uczestniczyłem w studium strażnicy ze Świadkami Jehowy, z adwentystami Dnia Siódmego się kumplowałem, z zielonoświątkowcami się kumplowałem, Universalen Leben się kontaktowałem, z Rodziną Miłości. Miałem też tam jakieś spotkania bardzo sympatyczne przy kawusi, wszystkie te spotkania były, ale niesympatycznie się robiło, gdy zadawałem pytania dotyczące właśnie tego, a gdzie to jest w Biblii? No co za dureń, no taka miła atmosfera, chcesz mieć rację czy relację było zaraz potem. To już 30 lat temu było, to nie jest nowa rzecz, że chcesz mieć rację czy relację. I kończyła się relacja bardzo szybko. Brahamowcy wymiękali, od razu okazywało się, że nagle grupa domowa zmienia adres i zapomnieli Grześkowi powiedzieć, gdzie jest ciąg dalszy. Potem na mieście, jak się gdzieś tam spotykaliśmy w różnych okolicznościach, to przyjdź, fajnie, szkoda, że cię nie ma, ale adresu nie podali i godziny. No co za dziwna sprawa, no nie? Albo potem wprost, no słuchaj Grzesiek, no nie możesz tutaj tak chodzić, bo mącisz, to akurat pastor Skłodnickiej we Wrocławiu, że no albo musisz tak robić, albo no niestety nie możesz tutaj rozmawiać z naszymi parafianami, albo Ruch Nowego Życia, no słuchaj Grzesiek, no nie możesz głosić, że zbawienie jest tylko z łaski, przez wiarę, bo tutaj przecież mamy katolików w swoich kręgach, którzy mają sakramenty. No i co? I po rocznej przyjaźni, po różnych wspólnych zabawach, nawet po pobycie miesięcznym na obozie, no od nowego roku, sorry, Gregory, nie ma tutaj na ciebie miejsca. Wykluczać was będą z synagog, a nawet nadchodzi czas, że każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że pełni służbę Bożą. Tak idą w tym kierunku sprawy. I to jest zapowiedziane przez Słowo Boże. No więc, gdy tak te sytuacje bym chciał opowiedzieć z tamtego czasu, to można powiedzieć, że ta grupa kierowała się już w zasadzie, to nie było w jednej denominacji, to było w wielu różnych denominacjach, ale wszystkie one miały wspólny mianownik, głosiły utracalność zbawienia lub w jakikolwiek sposób uzupełnianie zbawienia o dobre uczynki, aby zbawienie utrzymać. I ta właśnie grupa tego typu ludzi, można powiedzieć, że tak jakby śpiewać chciało piosenkę, znów się zepsułem i wiem co zrobię, nawrócę się na lepszy model. To było wręcz widoczne tego typu obracanie łaski w rozpustę. No więc to było bardzo dziwne, bo tego w Biblii nie ma tej zasady i to nawet teraz jak ze mną rozmawiał Krzysiek z taki w internetach, to on dokładnie tą samą zasadę przedstawiał, że znów się zepsułem i wiem co zrobię, nawrócę się na lepszy model. Oczywiście nie użył tych słów, bo on nie znał tej piosenki, ale po prostu to przekonanie o możliwości utraty zbawienia sprawia, że ludzie lekkomyślnie podchodzą do życia. Albo tak jak taki właśnie, żebym nazwiska nie powiedział, ale imię. O, Dawid on się chyba nazywał. Tak, Dawid też napisał, że zbawienie się traci po tym, jak się miesiąc żyje w grzechu, potem trzeba się nawrócić, jak się ten miesiąc żyje w grzechu, no i potem znowu można miesiąc żyć w grzechu i potem, czyli to już taka liberalniejsza wersja, tak? Czyli ci się musieli nawracać codziennie, ci z wcześniejszych, czyli widać, że w tych kręgach No, też luzy coraz większe występują, obracanie łaski w rozpustę idzie coraz szybszym tempem. I ci ludzie po prostu bezmyślnie, lekkomyślnie podchodzą do życia. I taki przykład, bardzo konkretny przykład na jednej osobie podam. Był to młody człowiek i dosyć dobrze znany. Nie będę mówił, że go znałem osobiście, bo teraz ujawnię za dużo szczegółów i on się na mnie obrazi, jak będzie słuchał tego, jeżeli będzie słuchał. Więc nazwijmy go Patryk. No więc Patryk, nie miał na imię Patryk, dlatego nazwijmy go Patryk. Więc Patryk wyznawał tą zasadę, właśnie nauczony przez swoich liderów, i po tym, jak wyznał wiarę, odwrócił się od pewnego grzechu, z którym miał problem, czyli rzecz pozytywna, tak? Ten grzech, no nie nazwę go, bo od razu Patryk będzie wiedział, że o nim mowa, i on był uzależniony od tego grzechu. On był ten grzech taki, że no nawet w tamtym czasie, bo teraz to jest chyba nawet cool and friendly, nikt się tym nie przejmuje na świecie, ale wtedy nawet w świecie ten grzech szokował. I ten grzech był taki szokujący w tamtym czasie i on po wyznaniu chrześcijaństwa porzucił ten grzech. No super, fajnie się zaczyna. No i niestety okazało się, że na zgromadzeniach fajnie to wyglądało, człowiek, który porzucił ten grzech, prawda? I dzień dobry, do widzenia, miło, przez godzinkę, półtorej, dwie, trzy, tak jak zgromadzenie zależy od denominacji, trwa. I zależnie od której grupy, czasami 4 godziny, czasami 5, czasami codziennie, czasami 2 razy w tygodniu, czasami raz w tygodniu, czasami raz na 4 tygodnie. Więc te grupy się tam jakoś spotykają w różnych przerwach czasowych, ale na takim spotkaniu no to można zacisnąć zęby i być świętym przez te 4 godziny, prawda? To żaden problem, zwłaszcza że ten grzech akurat Patryka wymagał wyjścia na miasto i poszukania innych osób, z którymi by się dało ten grzech realizować, samodzielnie nie dało się tego grzechu robić. No i jak kiedyś, no właśnie nie wiem, czy to szczera rozmowa, czy nie szczera, Patrykowi się przydarzyło, że przyznał się, że on dalej praktykuje ten grzech. I tak jak Sodomczycy, mówił o swoim grzechu bez ogródek, jak Sodomczycy, nie ukrywał go. I po prostu problem był tej natury, że nadal wychodził z domu w nocy, kiedy nikt nie widział, i popełniał wielokrotnie ten sam grzech. I na pytanie, jak może tak dalej postępować, bo niektórzy byli trochę zdefragmentowani, trochę zdziwieni, no to tak jak Sodomczycy, z pełnym przekonaniem, wolno mu, tak? Jest pewien, że to jest jego prawo. No, przyznał za każdym razem, kiedy podejmę decyzję, że popełnił ten grzech, myślę sobie, że kiedy wrócę do domu, znów się nawrócę. Fajne, no nie? No właśnie nie fajne. To jest bardzo obrzydliwa sytuacja. Ale niestety bardzo popularna w tych kręgach. I wtedy po prostu wyszło na jaw, jak bardzo niebezpieczna jest ta doktryna o utracalności zbawienia. Przekonanie, że człowiek może nawrócić się dzisiaj, a jutro odejść od Boga, a potem znowu się nawrócić i odejść od Boga, odwrócić się, odejść od Boga. I generalnie wyszło na jaw, że ta osoba nie mogła sobie kompletnie poradzić z grzechem, że ten grzech nad tą osobą miał pełną kontrolę i że jest nie do odparcia ten grzech. Po prostu to jest nawet tak, że potem jakieś modlitwy miały miejsce grupowo z innymi chrześcijanami i miały się od niego wszyscy modlić i taka modlitwa, nie powiem, czy miała miejsce, czy nie, bo wtedy już za dużo szczegółów bym podał, ale konkluzja była taka, że to nie ma sensu. I tak popełnię ten grzech, taka była postawa, ale potem wrócę i się nawrócę. Czyli po prostu, oczywiście ja zerwałem potem kontakty z tymi wszystkimi kręgami, więc już potem tych różnych indywiduów unikałem, bo Słowo Boże mówi, że człowieka heretyka po jednym lub drugim napomnieniu unikaj, więc już po jednym napomnieniu ma się prawo zrobić w tył zwrot, a jak rozmów było więcej niż jedna, dwie lub kilka i człowiek nie chce się nawrócić, no to nie należy kontynuować tego, bo to jest rzucanie pereł przed wieprze, przed świnki, przed prosiaczki. I to po prostu jest przykład tego, jakie skutki negatywne ma doktryna o utracalności zbawienia. Bo jeżeli jest doktryna o utracalności zbawienia powiązana z tym, że potem człowiek może sobie przyjść i się nawrócić, a potem znowu utracić zbawienie, znowu się nawrócić, znowu utracić zbawienie, znowu się nawrócić, no to jest obracanie łaski Bożej w rozpustę. To jest typowo jak w rzymskim katolicyzmie. Ja pamiętam, że jak jeszcze w rzymskim katolicyzmie mnie rodzice zmuszali mi tam chodzić i było do bierzmowania, przygotowanie czy do pierwszej komunii, to mi się to nawet bardzo spodobało, bo ja wtedy byłem nienawrócony i mi się bardzo to podobało. W niedzielę biorę ciasteczko, bo jestem święty. W piątki była ta spowiedź, i po prostu super sprawa, bo do niedzieli, w sobotę no to trzeba było tylko jakoś przetrzymać, ale też można było w sobotę pójść na mszę, żeby ciastko zjeść, można było wcześniej pójść i potem przez cały tydzień można było żyć tak jak prawdziwy Polak, a potem znowu w piątek była spowiedź, to ona była tak koło 17:00, no takie uporządkowane mi się to wydawało, fajny ten rzymskokatolicki Bożek był, przecież no, cały tydzień jest mój na grzeszenie, mogę kłamać, kraść, przeklinać, co tam wraz z wiekiem kolejne różne po prostu brudne sprawy dochodziły, ale w piątek trzeba przyjść, się wyspowiadać, w sobotę pójść na mszę. Albo w sobotę się wyspowiadać. Ja nie pamiętam, że w sobotę były. Nie wiem, z czego ten piątek wynikał. Czy nie z tego, że po szkole, bo ja dojeżdżałem dosyć daleko i wolałem się wyspowiadać w Jeleniej Górze, bo w mojej wsi no to krążyły takie opinie, że co się księdzu powie, to równie dobrze można przez megafon na wsi powiedzieć i dlatego ludzie się spowiadali w Jeleniej Górze. To na pewno pomówienia są jakieś. Więc w tym momencie te sprawy tak wyglądały i mi się nawet to bardzo podobało, jako nieodrodzonemu człowiekowi. I wcale się nie dziwię, że utracalnikom się to podoba. Bo to jest takie właśnie, niczym się nie różni od rzymskiego katolicyzmu. No, rzymscy katolicy za dużo chcą pieniędzy, no to się wybiera protestantyzm, on jest tańszy i można sobie, no tak jak adwentyści, 10%, no to tyle co splunąć, prawda? To są żadne pieniądze. Natomiast jeszcze w innych grupach jest negowana dziesięcina. Ja oczywiście neguję dziesięcinę, bo uważam, że to jest za mało, 10%, no ale uważam też, że nie ma żadnej dziesięciny, tak, dla chrześcijanina. Więc inni też uważają, że nie ma żadnej dziesięciny, ale idą w tym kierunku, że dają po prostu zdecydowanie mniej albo wcale, bo tak to wygląda w praktyce. No i w tym momencie mamy sytuację bardzo komfortową, no, zresztą ja ich rozumiem. No po co dawać pieniądze na ewangelizację, jak ci zewangelizowani i tak stracą zbawienie? Sam bym grosza nie dał na takie coś. No szkoda czasu. No po co to? Co, ja dzisiaj dam 1000 zł na ewangelizację. Nawróci się facet pod 50 i w ciągu 20 lat, które mu statystycznie zostały do zgonu, straci zbawienie. No to za przeproszeniem bardzo źle wydane pieniądze. Po co to było wydawać? Dajcie chłopu spokój. Nie macie mu nic do zaoferowania. Możecie się tylko z nim podzielić swoimi wątpliwościami. No to jaka to jest polityka? Po co się dzielić z kimś swoimi wątpliwościami i lękami? Czy on nie ma dość swoich własnych lęków i wątpliwości? Ta religia nic nie daje utracalników. Ona nie daje żadnej nadziei, nie daje nic. Ona jedynie wprowadza chaos w życie człowieka, który być może bez tej religii byłby szczęśliwszy, a tak to zaczyna się po prostu jeszcze dodatkowo wiązać z jakimś wariactwem. Szkoda czasu. Kompletnie to nic nie daje. Więc się nie dziwię, że utracalnicy nie dają żadnych pieniędzy i nawet powiem, i bardzo dobrze, że nie dają, bo procentowo jest ich więcej. Jak oni by zaczęli te swoje wątpliwości za te pieniądze szerzej głosić, no to byłoby po zawodach. No, po prostu nie dokopałbyś się na YouTubie do zdrowego nauczania biblijnego, gdzie jest nauczane, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Po prostu. Więc ładniejsze strony by mieli internetowe. Moja strona chrześcijanie.info jest strasznie brzydka, prawda? Bo jest nieutracalników mniej, więc wiadomo, że fundusze są mniejsze i jest to brzydkie, siermiężne i tak to wygląda. Jest tylko tekst i działa to na każdym sprzęcie, ale czasami się nawet już nieprawidłowo wyświetla, bo jest to stary HTML. No więc nie chwalę byle jakości. Chętnie bym się nauczył lepiej to robić, ale zwyczajnie nie ma do tego potencjału. Filmiki na YouTubie też troszkę energii zabierają. No więc jeżeli teraz weźmiemy tą sytuację z tymi utracalnikami, to widzimy, że z pewnością ten przykład, jakie skutki może mieć wiara, że człowiek traci zbawienie, a potem się może z powrotem nawrócić, kiedy przyjdzie mu na to ochota, to takiej nauki w Słowie Bożym nie ma. W Słowie Bożym mamy, że jeśli ktoś słyszał Ewangelię, to się albo od razu nawrócił, albo już nigdy się nie nawrócił i poszedł do piekła. I tak to wygląda. Więc tam nie ma drugiej szansy. I jest rzeczą niemożliwą, aby ci, którzy raz zostali oświeceni, jeśli nie przyjmą Ewangelii zbawienia, żeby mogli podejść drugi raz. Po prostu jest pozamiatane, odrzucasz Ewangelię, koniec, game over, koniec gry. Nie masz drugiego życia, jest tylko jedno życie, jedna szansa na uwierzenie Ewangelii według wzorca Biblii. Nie widzimy tam kogoś, kto by miał Ewangelię głoszoną po raz drugi. Jest ktoś, kto uwierzył i jest zbawiony raz na zawsze. Jest ktoś, kto nie uwierzył i on już jest do końca Pisma skreślony jako ten, który idzie do piekła. Zauważmy na przykład ten Szymon Czarnoksiężnik. Niech zginą z tobą pieniądze twoje, żeś myślał, że można nabyć dar Boży. I nie miał facet drugiej szansy. Tam nie było tak. Weź się teraz szybko, chłopie, nawróć. No, bo to pomyliłeś się i się nawróć. No przecież będzie fajnie, nawrócisz się. A jak przyjdzie bardziej liberalny apostoł, to może on ci sprzeda dar Ducha Świętego. No potem, widzisz, mamy zapisane, że będzie czas Laodycei, to będzie tak się rozluźniać, więc pewnie, no może nie teraz, ale za 5 lat sobie kupisz ten dar Ducha Świętego. Tak mu nikt nie powiedział. Po prostu. Nie wierzy? Myślał, że można kupić za pieniądze dar Boży? Piekło. Nie ma drugiej szansy. I tak uczy Pismo Święte, przykłady podając, bo zbawienie jest nieutracalne, raz na zawsze. To jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Nie ma czegoś takiego, żeby ktoś miał dwa razy przedstawianą Ewangelię. Raz ma przedstawioną i drugi raz już się nie nawróci. Festus miał kilka razy przedstawianą Ewangelię i się nie nawrócił. Po prostu nie nawrócił się. Ktoś, kto ma drugi raz przedstawianą Ewangelię, za drugim razem on ją ma przedstawianą już tylko po to, żeby wiedział, za co idzie do piekła. I nie jest możliwe, tak jak mówi list do Hebrajczyków, 6 rozdział, jest rzeczą niemożliwą, aby tych, którzy zostali oświeceni, gdy tej Ewangelii nie przyjmą, to żeby ich odnowić i spowodować, żeby się nawrócili. Po prostu odrzucenie Ewangelii jest faktem jednorazowym, nieodwracalnym. Nie ma drugiej szansy. A więc, gdy podchodzimy do kogoś i głosimy Ewangelię, to albo on się nawróci od razu i jest bratem w Chrystusie, raz na zawsze zbawiony, nieutracalnie zbawiony, albo nigdy nie będzie tym chrześcijaninem. Drugiej szansy nie będzie. On będzie miał drugi raz głoszone gdzieś tam Słowo Boże, ale się już nie nawróci. Będzie miał głoszony trzeci raz Słowo Boże, nie nawróci się. Szkoda energii. I z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas, bo dni są złe. Szkoda energii tracić na kogoś, kto nie uwierzył za pierwszym razem. Nie uwierzył za pierwszym razem, bo przedstawiłeś dobrze, ale nie uwierzył za pierwszym razem, albo przedstawiłeś źle. Jeśli przedstawiłeś źle, to wtedy teoretycznie może się za drugim razem, który będzie tak naprawdę pierwszym razem, nawrócić. Tak? To tylko takie coś może mieć miejsce, że miał głoszoną Ewangelię 16 razy źle, tak? No, bierz chłopie sakramenty, musisz wierzyć w Maryję i tak dalej. I to tą ewangelizacją nazwiemy, bo to jest błąd, to nie jest ewangelizacja naprawdę, ale jeżeli to nazwiemy ewangelizacją, to faktycznie człowiek po takim czymś się może nie nawrócić, a potem któregoś dnia trafia na Ewangelię, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom, i jego domowi też będzie głoszona Ewangelia, i jego dom się też nawróci, no to w tym momencie on się nawraca. Tak? Wspaniała rzecz. Ale nie ma czegoś takiego, że dwa razy ma głoszoną Ewangelię i prawidłowo za drugim razem się nawraca. W Piśmie Świętym takiego przykładu nie ma. A jeśli jest, proszę mi go wskazać. Chętnie zmienię zdanie, bo bardzo by mi się podobało coś takiego, żeby była druga szansa. Ale nie ma. I teraz, jeżeli mamy tą fałszywą doktrynę o utracalności zbawienia, to widzicie dobrze na przykładzie Patryka, że skoro w Piśmie Świętym nie ma czegoś takiego, że można było raz się nawrócić, a potem sobie popaść w grzech, potem znowu się nawrócić, popaść w grzech, stracić zbawienie, znowu się nawrócić, uzyskać zbawienie, stracić zbawienie, uzyskać zbawienie, stracić zbawienie, to widzicie, w jaki sposób ten pogląd właśnie utracalniczy jest używany do tego, aby zamienić łaskę Bożą w rozpustę, zamienić łaskę Bożą w lubieżność. To jest też w Piśmie Świętym przestrzegane przed takimi ludźmi, którzy łaskę Bożą zamieniają w rozpustę. I to są właśnie utracalnicy. Oni to robią. To jest po prostu bardzo niebezpieczne nauczanie. I może są jakieś wersje nauczania o wiecznym bezpieczeństwie, które także są używane przez bezbożnych ludzi, bo to jest też teoretycznie możliwe. Ja sobie nie potrafię wyobrazić, bo Słowo Boże mówi, żeby umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Czyli nie należy budować ciała, tylko należy łaską, która jest zbawienna dla grzesznika, jego po prostu pokrzepiać i umacniać jego serce. Więc tylko doktryna raz zbawiony, na zawsze zbawiony umacnia serce łaską. I to jest jedyna możliwość. I to po prostu Musimy opierać swoją wiarę na Słowie Bożym i konkretnych fragmentach Słowa Bożego. I jeżeli po prostu Słowo Boże mówi, że kto jest raz zbawiony, na zawsze jest zbawiony, to należy się tego trzymać. I to jest bardzo ważne, żeby nie dać się tej fałszywej nauce o utracalności zbawienia zbałamucić, bo ona prowadzi do zamieniania łaski Bożej w rozpustę, a przed tym też jesteśmy przestrzegani. Przedstawia ta doktryna utracalnicza Pana Jezusa jako bezwartościową ofiarę, która nie ma żadnej mocy, którą po prostu się... No tutaj same negatywne konsekwencje są doktryny o utracalności zbawienia, dlatego że ta doktryna jest po prostu błędem niezgodnym z Pismem Świętym. I jeżeli sprawa naszego zbawienia jest całkowicie związana z doskonałą osobą Bożą, z doskonałą osobą, którą jest Pan Jezus Chrystus, i kiedy jesteśmy w Nim, jesteśmy zbawieni, to uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa jest zbawiony raz na zawsze, bo zbawienie jest nieutracalne. I kiedy Pan Jezus Chrystus mieszka w nas, jesteśmy chrześcijanami i upodabniamy się do Chrystusa. Tak samo sukces naszego chrześcijańskiego życia zależy całkowicie od osoby, którą jest Duch Święty, mieszkający w nas, oraz Pan Jezus Chrystus, będący orędownikiem u Ojca. I jeżeli poddamy się pod łaskawe naprowadzanie w wykonaniu Ducha Świętego i kierownictwo Ducha Świętego, wykonujemy tym wolę i zamysł Boga i odnosimy w ten sposób prawdziwy sukces. I może po prostu sobie weźmiemy pod uwagę przykład, kiedy Pan Jezus Chrystus był przed poimaniem i ukrzyżowaniem. I w tej nocy poprzedzającej poimanie i późniejsze ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa, Pan Jezus Chrystus mówił do pogrążonych w smutku uczniów o Duchu Świętym. Obiecał Pan Jezus, że Duch Święty będzie pocieszycielem, tak jak Pan Jezus był tym pocieszycielem. A gdy Duch Święty przyjdzie, dziś możemy powiedzieć, że przyszedł, ale wtedy było to jeszcze w czasie przyszłym, czyli że gdy Duch Święty przyjdzie, zostanie wierzących na zawsze. Na zawsze. I tutaj Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16 werset. A ja prosić będę Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki, onego Ducha Prawdy. Albo, sprytyjki, ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa w was i w was będzie. Przebywa wśród was i w was będzie. Czyli widzimy, że jest obiecane tutaj przez Pana Jezusa, że Duch Święty będzie w wierzących, w środku. To, co powiedzieliśmy już dzisiaj, że Duch Święty jest po prostu mieszkańcem w chrześcijaninie i on sobie w ciele chrześcijanina mieszka. I jeżeli teraz widzimy, że on jest właścicielem tego mieszkania, to on się nie da wyrzucić z jego własnego mieszkania. To nawet człowiek potrafi wiele zrobić, żeby nie dać się wyrzucić z jego własnego mieszkania. A co dopiero wszechmocny Bóg nie da się wyrzucić z jego własnego mieszkania. Duch Święty jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Bo Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Każdy z tych trzech, Ojciec, Syn i Duch Święty, są sobie równi i oni są objawieni przez Pismo Święte, każdy z nich jako Bóg Jahweh. Widzimy to w wielu miejscach Słowa Bożego. I Duch Święty, mieszkając w chrześcijaninie, jako jedyny prawdziwy Bóg, jest mieszkańcem chrześcijanina, który jest jego mieszkaniem. I teraz, jeżeli zwykły człowiek potrafi wiele zrobić, żeby nie dać się wyrzucić z mieszkania, którym jest mieszkańcem, to co dopiero Bóg Wszechmogący jest w stanie zrobić wiele, żeby nikt go z mieszkania nie wyrzucił. Sobie wyobrażacie wyrzucić Wszechmogącego Boga z jego własnego mieszkania? To sobie chyba wyobraźnię za daleko rozpędziliście. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś wszechmocnego Boga mógł z mieszkania wyrzucić. A chrześcijanin jest mieszkaniem dla Ducha Świętego. I dobrze wiadomo, że wierzący zmaga się z potrójnym nieprzyjacielem. Czyli to nie jest tak, że nie ma żadnych wrogów. Chrześcijanin musi stawiać czoła światu, po drugie ciału, a po trzecie diabłu. Także to, że o własnych siłach nie jest w stanie temu sprostać i wieść nieustannie zwycięskie życie sam o własnych siłach, to jest oczywiste. Bóg wie o tym i przychodzi naprzeciw tej potrzebie we wspaniałej relacji, którą Bóg ma z wierzącym. I jest to Boży plan, aby w nowo oczyszczonej świątyni wierzącego człowieka, możemy poetycko powiedzieć wierzącego serca, bo jest napisane, aby przez wiarę Chrystus zamieszkał w sercach waszych. No więc w tej świątyni wierzącego człowieka mieszka Duch Święty. Tą świątynią jest ciało chrześcijanina. I to 1 Koryntian, 3 rozdział, 16 werset. Możemy do tego przeczytać? 1 Koryntian 3,16. A zaś nie wiecie, że Kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w was, albo w Brytyjce? Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Proste słowa, prawda? Jesteśmy świątynią Bożą i Duch Święty mieszka w nas. I Bóg się nie da eksmitować z mieszkania swojego. Nie ma, po pierwsze, takiej konieczności, a po drugie, gdyby nawet ktoś podjął taką próbę, to będzie to próba nieudana. Kolejne miejsce to jest Rzymian 8 rozdział, 14 werset. Rzymian 8 rozdział od 14 do 16 wersetu, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, albo z Gdańskiej, bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Gdy żeście nie wzięli ducha niewoli, znowu ku bojaźni, aleście wzięli ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy Abba, to jest Ojcze. Tenże Duch poświadcza duchowi naszemu i żeśmy dziećmi Bożymi. Rzymian 8 rozdział 14 do 16 wersetu. Tak jak Pan Jezus Chrystus był wszystkim dla uczniów, dla chrześcijan, tak też Duch Święty jest wszystkim dla wierzących obecnie. Kiedy potrzeba nam mądrości, to Duch Święty wystarczy. Kiedy potrzebujemy pociechy, pocieszenia, to On jest wielkim pocieszycielem. Kiedy potrzebujemy prowadzenia, przewodnictwa, liderowania, uzdolnienia, odwagi, to Duch Święty jest najlepszym liderem, najlepszym przewodnikiem, najlepszym tym, który nasze zdolności może tutaj uzupełnić lub zastąpić czasami, gdy ich w ogóle nie ma. I On daje też odwagę. On wspaniale jest we wszystkim w stanie nam pomóc, Duch Święty. I tutaj słowa Pana Jezusa z 16 rozdziału Ewangelii Jana, także jako ilustrację podam. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 7 werset. Lecz, to są słowa Pana Jezusa Chrystusa. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, i jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Chodzi o Ducha Świętego. I tutaj w Gdańskiej jeszcze, lecz ja wam prawdę mówię, wam ci to pożyteczno, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel on nie przyjdzie do was, ale jeśli odejdę, poślę go do was. Więc widzimy jednoznacznie, że w chrześcijaninie mieszka Bóg, Duch Święty. Sam Bóg mieszka w chrześcijaninie i ponieważ On jest mieszkańcem, to nie da się z tego chrześcijanina przepędzić. Dlatego zbawienie jest nieutracalne, bo chrześcijanin jest mieszkaniem Bożym w duchu. Dlatego, że chrześcijanin jest mieszkaniem Ducha Świętego, ciało chrześcijanina jest świątynią Ducha Świętego i Duch Święty nie pozwoli się w żaden sposób usunąć z chrześcijanina. Nawet ludzie nie pozwalają się ekspitować tak łatwo i jeżeli nie chcą się wyprowadzić, a wiemy, że Duch Święty nie chce, bo jest tu powiedziane, że będzie z nami na wieki. Tak więc jeżeli jest powiedziane, że Duch Święty będzie mieszkał z nami na wieki, no to mamy pewność, że kto jest zbawiony, jest na zawsze zbawiony, raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Zbawienie jest nieutracalne, bo jest z łaski, niezależnie od uczynków. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, mówi Pismo Święte. Kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. I to są bardzo proste sprawy, żeby uwierzyć po prostu Bogu, bo Bóg ma rację, a nie ludzie. I dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli macie pytania, zachęcam do zadawania pytań e-mailem czytaj.biblię@onet.pl, telefonem 739 089 088. Można też SMS-ować na ten numer. Można też napisać tradycyjnie na adres czytaj.biblię@31 63500 Ostrzeszów albo CMS Chrześcijańska Misja do Studentów, skrytka pocztowa 328 50950 Wrocław 68. Serdecznie dziękuję. Jeśli ktoś ma życzenie otrzymać bezpłatny Nowy Testament, to proszę napisać na ten adres, który przed chwilą podałem. Chętnie się podzielę bezpłatnym egzemplarzem. Dziękuję i pozdrawiam. Z Bogiem.